przedtem to nie była to ciężka praca, tak jak teraz mówią, że to ciężka praca i tak dalej. Człowiek młody, pełny energii. I to było wszystko w formie zabawy, a nie jakimś, że ciężka praca. Bawił się w ogóle w filmie, a robił to, co reżyser żądał. No to zrobił, ale tak, no to i na planie i poza planem się bawił i rozrabiał, no. Tak, to właściwie tacy chłopcy z podwórka byliście wówczas, kiedy trafiliście na plany filmowe. No tak, z podwórka, bo przecież przedtem nie było w ogóle, jak teraz, no to mamy castingi, mamy agencje aktorskie, agencje tam drugoplanowych, statystów i tak dalej. A przedtem tego nie było. Reżyserzy, no to wtedy, no to chodzili po szkołach, szukali dzieci, jakiejś młodzież na ulicy, na podwórkach. I wtedy w ten sposób i zapraszali ich. Wtedy no to było nie casting, jak teraz, tylko próby, no zdjęcia próbne, coś w tym rodzaju. Pomyślał pan kiedyś, jakie miałem szczęście, że trafiłem do filmu? Oczywiście, że tak. Ja ciągle to powtarzam, że miałem szczęście, że trafiłem do filmu, a poza tym miałem szczęście, że na moim podwórku mieszkał rycerz na sweter. I on wziął całą naszą grupę do filmu i wtedy nie było w ogóle zazdrości, tylko z tej całej gromadki dzieci ja się tylko dostałem i wszyscy się cieszyli, że chociaż jedna osoba zagra w filmie. Filmy dały panu szansę też do poznania niesamowitych postaci ze świata filmu, bo tam się przewijają aktorzy i nazwiska takie naprawdę duże, jak choćby Jan Himmelsbach, Gajos. No, ja zagrałem w ogóle prawie ze wszystkimi aktorami, plejada gwiazd. I miałem na szczęście i ja się cieszę z tego powodu, bo przecież tak teraz no to mnie rozpoznają. I czy mogę zamienić dwa słowa, no to nigdy nie odmówię, bo wiem, bo ja biorę się, w ogóle od siebie zaczynam. Jak ja bym nie grał w filmie i tak dalej, to ja też bym się cieszył, jeżeli kogoś, a jakiegoś sławnego aktora, czy ten, no te dwa słowa z nim zamienić, no to naprawdę bym się cieszył. Kręciliście Wakacje z duchami tutaj w Małopolsce, na zamku w Nidzicy, z tego co pamiętam. Tak, ale w ogóle tutaj dla ciekawostki powiem, że w ogóle tunele to były robione w atelier. Jeziorko było w atelier. Czyli nie wszystko było tutaj. Sztuczne to było. Czyli zawsze była ta magia kina jednak. Jednak tak. Później była długa przerwa. Pojawiał się pan w rolach epizodycznych i wspaniały powrót w Edim. Jak to było wrócić znowu i od razu taką rolą? I w pierwszym filmie, którym zagrałem po tym przerwie, to była Boża Podszewka. Pani Cewińskiej. W 96 był powrót, grałem tam różne role drugoplanowe i tak dalej, ale do głównej roli, no to faktycznie był powrót w 2003 roku. I główną rolę, i to ja też, w sumie, no to był przypadek. Przypadek z tego względu, że byłem w agencji aktorskiej, byłem u prowadzącej mnie Miry i Mira mówi, a nie, jak tam koło ciebie, no to jest casting, może byś wstąpił do filmu Edi. Ja mówię, dobra, no. Czemu nie? Akurat mam po drodze. No i poszedłem i tam wziąłem, rysera nie ma. No ale dobra, no jakoś nagraliśmy. Później telefon, ryser będzie drugi raz. No to przyszedłem i ryser mówi, Heniek, masz główną rolę. Ale to tak jak w filmie jest, że jeżeli ktoś powie, że masz główną rolę, to nie cieszmy się z tego powodu, bo później nawet nie zadzwonią i człowiek nie ma. Czyli dopóki się nie podpisze umowy, no to człowiek niech nie będzie zadowolony. I już mówię, no główną rolę, no powiedział, dobra. No i faktycznie, telefon, Heniek, masz casting. Ja mówię, o, już po castingu, ale nie, trzeci casting miałem tylko dobranie partnera do mnie, Jacka Braciaka. Okazało się, że super dobór. Tak, tak. We dwójkę no to zagraliśmy bardzo, bardzo fajnie. No, cieszę się z tego powodu. Czy o tej właśnie roli mógłby pan powiedzieć rola życia, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Niekoniecznie wszystko jest przede mną. No o to miałam zapytać. Jakieś plany, marzenia aktorskie? Plany, marzenia. No teraz no to w teatrze jestem. Gram w Zemście, gram w Dożywociu. Jest się jakieś tam... Będą plany dalsze. No wszystko przede mną, no.